Tak, bo ja odkąd się nawróciłem, to całe moje życie jest świadectwem. Kochany Ojcze, chcę wywyższyć Cię za Jezusa Chrystusa, mojego Pana i Zbawiciela, i za krzyż, na którym Jezus Chrystus poniósł moje grzechy. Obmył mnie swoją świętą krwią, przez którą mam dostęp do Twojego tronu łaski. Dzisiaj każdego dnia mogę przychodzić wszystkim do Ciebie za Twoje rany, w których mam uzdrowienie, i za Twoją wolność, którą dałeś mi na krzyżu. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Mam na imię Tomasz, mam 30 lat. 28 lat miałem, jak się nawróciłem. Od 13 roku życia brałem narkotyki dożylnie. I tak się miało być krótko, no to będzie krótko. Byłem narkomanem, ćpunem, alkoholikiem, kłamcą, oszustem. Tylko patrzyłem, co zrobić, aby mieć naćpanie, co zrobić, aby się zaćpać jak najszybciej. I tak się błąkałem po ulicach Krakowa. Strychy, piwnice to nie wszystko. Śmietniki, wszystko jak leciało. No, już się nawróciłem, dzięki Bogu. Bo widzicie, gdy mieszkałem na działce, gdy umarł mój ojciec i umarł na moich rękach, ja wtedy zapłakałem po 13 latach pierwszy raz. I wtedy postanowiłem po swojemu powiedzieć mojej rodzinie, że ich kocham. I pojechałem tam po swojemu z własnym pomysłem. Pojednać się na moich warunkach, oczywiście z nimi, a że byłem problemem, bo wiecie, mają 13 lat, zastanawiałem się, co to jest miłość. Dla mojej rodziny z jednej strony miłość to była koperty, które otrzymywałem z każdym razem, gdy tam przyjeżdżałem, wypchane pieniędzmi, a w domu tego nie miałem, bo moja matka już zaczynała pić, mój ojciec zaczynał pić, więc to tak trochę się równoważyło, ale to nie była miłość i to nie była miłość. Ja dobrze się uczyłem, więc nie było problemów dosyć ze mną. A skoro nie było problemów, to Tomek sobie sam poradzi, nie? I taki odrzucony pomyślałem, no dobra, jestem problemem, to zniknę. Po pierwszym zakładzie poprawczym poszedłem sobie na ulicę. Miałem 13 lat wtedy. Kradzieże, włamania, te sprawy, wiecie, o co chodzi, trzeba się utrzymać. No stąd mnie przywozili do jakiegoś zakładu, to sobie uciekałem. Nie chciałem wychodzić na przepustki. Tu ktoś mówił o kryminale. Wiecie, jak ja wychodziłem z kryminału, to ja chciałem, żeby mnie zamkli, bo ja nie chciałem pić. Ja wiedziałem, że się zapiję i zaćpam i wszystko robiłem, żeby trafić do kryminału. A jak trafiłem do kryminału, to okazało się, że skrócili mi wyrok, zrobili mi łączny. Do tej pory nie wiem, kto to napisał. Taki jest Bóg. Bóg już wtedy działał. Bo to już ktoś napisał z wolności. I ja wychodzę, ja nie wiem, jak żyć. Jedyne co, to miałem książki. No i między tym znalazła się Biblia, ale Biblia była dosyć nudna, bo jej nie rozumiałem. Więc szybko wróciłem do ćpania. I jak już umarł mój ojciec i rodzina całkowicie mnie przekreśliła i wróciłem z powrotem do ćpania po terapii, gdzie byłem 4 miesiące trzeźwy, zwróciłem się do Boga tam na działce i modliłem się takimi prostymi słowami. Boże, jeśli Ty istniejesz, to mnie zabij. Widzicie, Bóg dał mi życie. Dał mi życie, ale trwało to 2 lata konkretnego ćpania. To było moje ostatnie ćpanie, gdy Bóg postawił na mojej drodze Marka, a Marek powiedział, że do zielonych tam dobrze karmią. A że miałem do czynienia ze Świadkami Jehowymi, to sobie pomyślałem, dobra, jaka sekta, ale już się, wiecie, wstyd znika, ambicje znikają, człowiek już śmierdzi, już ma tak naprawdę w dupie, że to tak to powiem, co o mnie ludzie powiedzą. Już naćpany, pijany, obsikany nieraz byłem, więc pojechałem tam, może pomyślałem, że się wyśpię. Spałem wtedy na terenie szpitala. Takiego szpitala, znalazłem sobie szpital Jana Pawła II, pod tym spałem w podpiwniczeniu, miałem tam łóżko, tam w domu łazarza dostałem pościel i tam spałem. I Bóg wybrał taki moment, bo tam zwiastują słowo non stop, rano jest słowo, wieczorem jest słowo. I Bóg wybrał taki moment, że ja byłem trzeźwy 3 albo 4 dni. Dla mnie to był sukces wtedy. Ja nigdy nie byłem trzeźwy. Wiecznie byłem czymś nawalony. I byłem trzeźwy i to zaczynało do mnie docierać. I Bóg mnie poruszył pewnego razu i zwróciłem się do tego łysego małego gościa, który stał przede mną, to jest mój pastor, i powiedziałem, pastorze, jak mam to zrobić, jak zaprosić Jezusa do swojego życia. Zaprosiłem Jezusa 2 lata temu do swojego życia, bo nie miałem innego wyjścia po prostu, ludzie. Nic nie miałem, nie miałem dokumentu, nic nie miałem, po prostu nic nie miałem. Miałem mnóstwo chorób zakaźnych, HCV-a, może miałem AIDS, zniszczony organizm po 15-letnim pijaństwie i ćpaniu. Nie miałem rodziny, nie miałem nic. A Bóg mówi, chociaż cię porzuci ojciec, chociaż cię porzuci matka, ja cię nie porzucę. I gdy tak modliłem się na tej działce, Bóg do mnie przemówił, tylko ja nie wiedziałem, że to był Bóg. Ktoś mnie zawołał po imieniu i powiedział, Tomek, ale ja byłem tak naćpany, a grzebałem jeszcze w różnych dziwnych, duchowych rzeczach, więc nie wiedziałem, co się stało, ale przyszło coś, co było jasne, nie było ciemne.
I to się zdarzyło dwa razy. I dwa lata później, gdy się nawróciłem, przyszła wolność, ta, którą widzicie, krzyż jest pusty. Bo Jezus powiedział, ja mam moc dać swoje życie i ja mam moc je odzyskać. I On to uczynił po to, żeby tobie dać wolność, nieważne z czym do Niego przychodzisz. Nam już dał wolność, ale borykamy się każdego dnia z jakimiś problemami. Dzisiaj tu brat czytał słowo, że wierny jest Bóg i sprawiedliwy i oczyszcza nas z każdego z grzechu, gdy do Niego przychodzimy. On posłał swojego Ducha Świętego, gdy odchodził do Boga, po to, aby tenże Duch pomógł ci przez słowo zwyciężyć twoje słabości, zaprzeć się samego siebie, wziąć swój krzyż, spojrzeć na krzyż, na którym święta krew naszego Pana Jezusa została przelana i podążać do tego, by nieść światło innym ludziom, którzy giną. Bo wiecie, wychodzimy tam i jest tam świat. I tam patrzę na takich jak ja i wtedy miałem oczy, ja nie widziałem. Modliłem się, ale do kogo ja się modliłem? Do pieniędzy. Taki woreczek mną rządził. Wiecie, co ja się zastanawiam? Czasami Bóg był chyba zdolny nie tylko zabić, ale zrobić wielką krzywdę, bo mi się chciało ucipać. To jest taki mały woreczek. I On mną rządził, a to było martwe. Ja nie patrzyłem, czy skrzywdzę człowieka, bo później już byłem tak zobojętniały, nie wiedziałem, co to jest miłość, ale Jezus to zmienił. Jezus i Jego Słowo. Gdy przyszedłem do Jezusa i zacząłem czytać Słowo, myślicie, że ja coś rozumiałem? Mówię to do tych, którzy tu są pierwszy raz. Nie ma u Boga przypadków. Jesteście tu po to, bo Bóg daje wam dzisiaj wybór, abyście wybrali życie albo śmierć. A Jezus Chrystus, wiecie, takie słowo mi przyszło, gdy tam siedziałem rano na górze i chcę się nim podzielić, ale to jak już będę kończył. A będę już kończył właściwie. Słowo było u Boga. Bogiem było Słowo. I Słowo stało się ciałem, a tym ciałem był Jezus Chrystus, który przyszedł i przyniósł wolę Ojca, a później wrócił do domu i posłał nam swego Ducha, abyśmy byli Jego uczniami. I tak jak mówił mój pastor, kto zna ćpuna, jeśli nie ćpun? Kto zna kłamcę, jeśli nie kłamca? Żyłem tak i teraz mogę to obrócić. Dzięki Bogu ku dobremu. Bo Bóg co złe obraca ku dobremu. I po 3 miesiącach, gdy trwałem w tym słowie, przyszła wolność, przyszło pojednanie. Pojednałem się już z Bogiem, pojechałem do mojej rodziny. Ale dzisiaj też jestem problemem. Tylko ze względu na imię Jezusa Chrystusa jestem problemem. Bo jestem teraz wywrotowcem i odmieńcem. Ale się zastanawiają, bo gdy ludzie widzą mnie po 15 latach, 2 lata później patrzcie na mnie. Jak ja dzisiaj wyglądam? To jest Boży cud. Dzisiaj mam pracę, dzisiaj mam samochód, dzisiaj mam paszport, dzisiaj mam wszystkie dokumenty i wszystko dał mi Bóg. Dał mi zdrowie. Po 3 miesiącach, gdy Jego ręka mnie dotknęła w szpitalu, w którym spałem na oddziale hepatologii, 3 dni po tym oddziale wyszedłem całkowicie zdrowy. Mam wszystko zdrowe. Wątrobę, nerki, gdzie lekarze nie wiedzieli, czy miałem 2 nerki. I to stało się bez lekarzy, bez niczego, bo powiedziałem, że Jezus Chrystus mnie uzdrowił. A to się później stało. I dzisiaj, gdy coś próbuję mnie dotknąć, to przychodzę pod krzyż, na kolana padam i mówię, Panie Jezu, Ty masz moc. Twoje rany wzięły tą chorobę. Więc ja się modlę, Ojcze, aby to odeszło. I to odchodzi. I za każdym razem, gdy to mówię, przychodzi doświadczenie. Za każdym razem staję się coraz silniejszy, ale i tak jestem słaby. Bo w tych słabościach wiecie, co jest? Jezus Chrystus przez swojego Ducha. I On dla każdego to zrobił. Dla każdego. Bóg nie kocha mnie bardziej niż Ciebie. Bóg kocha Cię tak samo, bo tego samego Syna posłał na krzyż. Aby każdy, a każdy to dzisiaj jesteś Ty. Tak, właśnie to jesteś dzisiaj Ty. Więc przytpój krzyż. A słowo, które mi położył dzisiaj rano z Ewangelii Mateusza, z 8 rozdziału. 2 wersety, takie proste. Wiecie, coś mi pokazał, trochę mi przypomniał, jak to było ze mną, ale myślę, że mówi to właśnie do nas wszystkich tu. A gdy zstąpił z góry, poszło za nim wielkie mnóstwo ludu i oto trędowaty, przystąpiwszy, złożył mu pokłon, mówiąc, Panie, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. 2 werset. I ten trędowaty przyszedł sam i powiedział, Panie, nie czujecie się jak trędowaci? Wyjedziecie stąd za 2 dni, ale możecie wyjechać inni i już nie będziecie sami. Nie będziecie sami, bo Bóg jest żywy. I On będzie z wami. I przyjdźcie do Niego. Popatrzcie, co mówi, pokazał mi 3 werset. I wyciągnąwszy rękę, dotknął się Jego i mówiąc, chcę, bądź oczyszczony. I natychmiast został oczyszczony z trądu. A Bóg mi taki obraz pokazał. Gdy przyszedłem do Niego, moje serce było brudne. Ja byłem brudny w umyśle wszystkim.
I On mnie dotknął i powiedział, chcę, bądź oczyszczony. I dzisiaj Pan to mówi do każdego z was. Błogosławię was w imieniu Jezusa. Amen.